Obecny lider FPÖ Herbert Kickl jest większym radykałem niż jego poprzednicy, zwłaszcza Norbert Hofer, który prezentował mu bardziej z centrum, dążył ku centrum. Jest jeszcze bardziej radykalny niż Heinz Christian Strache, który pamiętnie sławie po aferze z Ibizie, a z kim on tam rozmawiał? No z rzekomymi przedstawicielami rosyjskich właśnie oligarchów. Jak dziurawe wywiadowcze jest to sito. No pada taki żart, że jeszcze od czasów zimnej wojny, jeżeli chciało się, żeby jakieś poważne dane wylądowały na biurkach na Kremlu, no to przekazywało się niemieckim partnerom, prawda? Pytanie o tą strategiczną dwuznaczność, strategiczną niepewność. No, to jest pytanie, czy Francja nie wchodzi na wyższy szczebel. Na razie to są słowa, zobaczymy jak będą czyny. Tylko, że Francja jednak ma czym poprzeć, ma siłę, która za tymi słowami stoi. Niemcy też, no wcale nie mają finansowej zadyszki, to jest państwo, które jest w stanie zmobilizować ogromne środki finansowe, co bardzo dobrze pokazał przykład COVID-u, prawda, czy tarcz przeciwko wzrostom cen energii, tak, wywołanych właśnie rosyjską inwazją. No to są ogromne środki, znacznie wyższe niż ten Sonderfermögen na zbrojenia, tak? Bo to mówimy o kwotach, o wielokrotnościach przecież, tak? 200 miliardów czy jeszcze więcej euro. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i dzisiaj mam przyjemność rozmowy z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Studiów Politycznych PAN i analitykiem Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia i wizytę w Nowej Konfederacji. A skoro widzimy się z panem doktorem Andrzejewskim, no to nie może być innego tematu niż Niemcy. No właściwie to, co się dzieje teraz w Niemczech, bo nadeszły z Niemiec, a właściwie z Rosji, bardzo ciekawe informacje, ujawniona rozmowa wysokich oficerów wojska niemieckiego, Luftwaffe konkretnie, którzy rozmawiali sobie o tym, no że kanclerz Scholz nie do końca mówi prawdę o opinii publicznej w związku z wysłaniem na Ukrainę rakiet Taurus. Dlatego pierwsze pytanie, panie doktorze, czego boi się Olaf Scholz, że nie wysyła tych byków, jak zwane są rakiety Taurus na Ukrainę? Trudno mi wejść w głowę samego kanclerza. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że od samego początku pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę kanclerz Scholz nie wykazywał się inicjatywą. Wszyscy mamy te pierwsze kilka miesięcy kompromitujących Niemcy jako państwo i organizację, która miała problemy nawet z dosłownie 5000 hełmów. I to w rządzącej obecnie w Niemczech koalicji składającej się z trzech partii, przypomnę tylko dla słuchaczy, są to socjaldemokraci, partia Zielonych i partia liberałów FDP, no to właśnie socjaldemokrata Scholz jest tym hamulcowym, to jest tym politykiem, który ma najbardziej gołębie podejścia do tego konfliktu i jest nieustająco chłostany przez część opinii publicznej, ale również przez swoich współkoalicjantów, w szczególności przez Partię Zielonych, co jest zaskakujące, która porzuciła swoje takie tradycjonalne, pacyfistyczne podejście, ale też częściowo przez FDP, a już zwłaszcza przez opozycyjną partię CDU pod przewodnictwem obecnie Friedricha Merza, który opowiada się jednoznacznie za wysłaniem rakiet dalekiego zasięgu Taurus dla walczącej o swoją niepodległość Ukrainy. Także czego się boi? No, temat jest bardzo głęboki i trudny do zrozumienia. Czy to jest lęk? Nie wiem. Być może to jest jakaś bardziej zimna kalkulacja. Scholz wcześniej był ministrem finansów. Może myśli w jakiś sposób księgowy. Widzi jak księgowy. Może widzi, że opinia publiczna niemiecka nie jest do końca przekonana do
do wysyłania Taurusów dla Ukrainy. W najnowszym, przecież chyba z dzisiaj czy z wczoraj, sondażu wynika, że aż 56% obywateli Niemiec nie chce przekazać Taurusów Ukrainie. Dlaczego? No i tutaj pytała pani o to, czy kanclerz się boi, ale być może obawia się jakaś znacząca część niemieckiego społeczeństwa potencjalnej eskalacji. Czy to jest możliwe, czy to jest realne, czy to jest pisane tylko palcem po wodzie, no to trudno jednoznacznie ocenić. Niemniej jednak w opinii przynajmniej czy znaczącej części, jest taka obawa przed eskalacją. Tutaj, dlaczego tak jest, dlaczego kanclerz podąża doktoratem, no tutaj można wymieniać wiele czynników. Pierwszy to jest taki tradycyjny niemiecki pacyfizm, który został wszczepiony w niemieckie społeczeństwo po klęsce II wojny światowej. Mamy do tego silnie rosnące ugrupowania i z prawej, i z lewej strony. Mamy oczywiście AfD, Alternative für Deutschland, która zdobywa kolejne przyczółki, mając burmistrzów w miastach, a szykuje się na ofensywę w poszczególnych krajach związkowych, zwłaszcza landach byłego NRD. Zwrócił uwagę na Turyngię, gdzie jest realna szansa na przejęcie władzy przez AfD w jednym konkretnym niemieckim landzie. No i mamy nową partię, tym razem podgryzającą polityczne centrum z lewej strony, czyli partię Sary Wagenknecht, która podobnie jak AfD prezentuje raczej takie prorosyjskie stanowisko. To są Ruslan Feldsteier, tak? Osoby rozumiejące Rosję. Więc widać, że jest potencjał w niemieckim elektoracie dla prowadzenia takiej, a nie innej polityki. I Scholz wydaje się, że stara się to jakoś balansować, czyli pomaga, ale nie nadmiernie. Warto też zauważyć, że w tym swoim podejściu dla pomocy Ukrainy Scholz nigdy nie chciał działać unilateralnie. To nigdy nie było działanie jednostkowe. Niemcy uczepiły się amerykańskiej spódnicy i zawsze, jeżeli mają już coś dostarczyć, ciężki sprzęt, na przykład czołgi, to zawsze chciały, żeby to byłoby w ramach szerszej koalicji, albo przynajmniej pod patronatem Stanów Zjednoczonych. No, dobitnym tego przykładem oczywiście jest kwestia wysyłania czołgów Leopardów niemieckich, które pojawiły się na Ukrainie razem z amerykańskimi Abramsami. Tak? I Scholz uzależniał decyzję o przekazaniu tej broni, jeśli chodzi o decyzję Amerykanów. Tylko z Taurusami jest taki problem, że przecież inne państwa zachodnie, państwa NATO, wysłały już rakiety dalekiego zasięgu. Mamy ATACMS-y do HIMARS-ów ze strony amerykańskiej, mamy Storm Shadow przecież, mamy także rakiety francuskie. I jakby ten argument w przypadku rakiet Taurus nie jest nie do utrzymania. Tak? I dlatego Scholz jest pod tak dużą krytyką, zarówno ze strony koalicjantów, jak i CDU. No właśnie, jeśli chodzi o rakiety Storm Shadow, to nawet ostatnio właśnie z ust kanclerza Scholza wyszła informacja, że razem z rakietami na Ukrainę udali się także operatorzy brytyjscy, francuscy, czyli de facto wojska NATO w takiej lub innej formie już na Ukrainie są. Ale pytanie w takim razie, bo mówi pan o tym, że są bardzo różne powody tego, dlaczego Niemcy w taki sposób podchodzą do przekazywania większej ilości uzbrojenia na Ukrainę. Ale ja sobie myślę o tym też, dlaczego ta rozmowa została opublikowana teraz? Dlaczego Rosja ujawniła to, czego dowiedziała się z rozmowy niemieckich oficerów właśnie teraz? Myśli pan, że to jest swego rodzaju ostrzeżenie, może dla Niemców, dla kanclerza Scholza? Mamy taki ciąg pewnych wydarzeń, ujawnione dokumenty przez Financial Times dotyczące tego bardzo niskiego progu użycia broni atomowej przez Rosję. Mamy w końcu doniesienia Bilda na temat przygotowywania takiego 13-stronicowego raportu, analizy w sytuacji, kiedy obrona cywilna znalazłaby się w obliczu zagrożenia w Niemczech. No i teraz mamy tą rozmowę oficerów Luftwaffe. Putin wysyła jasny komunikat przez to do Niemiec? Jeśli wysyła jakiś komunikat, no to jeszcze nie wiem do końca jaki, prawda? Bo sama rozmowa
Oczywiście, do której w sposób wręcz komiczny dostali się Rosjanie, tak? Bo jeden z oficerów połączył się z zabezpieczonego łącza i ktoś dołączył po prostu i siedział razem z nimi, podsłuchując całą rozmowę. Nikt tego nie zauważył, tak? Przez te pół godziny. To jest ciekawe. No to pytanie jest takie, czy Rosjanie to udostępnili, bo to jest jeden z niewielu sukcesów, jakie mają. Czy to było bardziej wyrachowane? Nie mam zielonego pojęcia, nie znam się na rosyjskim mentalu, to myślę, że inni analitycy byliby lepsi, tak? Czy pan Marek Budzisz na przykład. Nie to oceniać, co stoi za rosyjską racjonalnością. Niemniej jednak Niemcy są pod ostrzałem z wielu stron, prawda? Pokazując, że jest jakiś problem z tym, jak prowadzą politykę wobec Ukrainy. Bardzo ostre słowa przecież padają, tak? Że jest ze strony brytyjskiej przecież dało się słyszeć, że Scholz jest niewłaściwym człowiekiem na niewłaściwym czasie. Jest brak ze strony francuskiej padają zdania o braku przywództwa i że to w takim razie Francja musi to przywództwo wziąć ze sobą. Ja ze swojej strony jeszcze chciałbym zwrócić uwagę dla oglądających i słuchających Nową Konfederację. Artykuł Edwarda Lukasa, który ukazał się w Daily Mail w ostatnich dniach, którym on w takim dość szerszym kontekście opisuje po prostu strategiczną Niemiec i to, jak dziurawe wywiadowcze jest to sito. No, pada taki żart, że jeszcze od czasów zimnej wojny, jeżeli chciało się, żeby jakieś poważne dane wylądowały na biurkach na Kremlu, no to przekazywało się niemieckim partnerom, prawda? Także tutaj przypominamy pewne długie trwanie, tak, jeśli chodzi o agencję wywiadowczą. Czy nawet pojawiają się takie sugestie o przerwaniu wymiany danych wywiadowczych, tak, pomiędzy Niemcami a innymi państwami sojusznikami z NATO? No to być może zbyt daleko idące. Niemcy tutaj rękami i nogami zapierają się i tłumaczą, że to był jednostkowy wypadek, błąd ludzki, a nie systemowy, prawda? Że to był błąd jednego tylko i wyłącznie oficera. Najsłabszym oczywiście ogniwem zawsze jest chyba człowiek w tych systemach bezpieczeństwa. Więc jakichś takich szerokich, czy na szeroko zakrojonych reakcji na to niemieckie potknięcie nie przewiduje ze strony Zachodu, ale ewidentnie jest pewien problem z niemieckim przywództwem. On wynika z dwóch rzeczy. Pierwszy to jest troszeczkę ten, o którym wspomnieliśmy, czyli to jest kwestia po prostu samego charakteru kanclerza Scholza. I tego, jak on funkcjonuje politycznie. Teraz czytamy, że jest to osoba, która raczej w zamkniętym kręgu doradców się obraca, ma pewien ograniczony dostęp do poglądów, opinii, prawda? Jednocześnie uważa, że on wie najlepiej, prawda? I w ten sposób podejmuje decyzję. Trudno go do zmiany kursu przekonać. No a drugą kwestią to są te rzeczy długiego trwania, prawda? Jedną to już wspomniałem, czyli tej pisowości wywiadowczej Niemiec. Ze swojej strony mogę też polecić wydaną niedawno u nas w Instytucie Zachodnim książkę Moskiewski Łącznik o sieci Schrödera, tym jak Rosjanie budowali i rozgrywali po prostu niemieckie elity, w szczególności elity z partii socjaldemokratycznej, z SPD, no, z której właśnie Scholz się wywodzi. Jeżeli mogę sobie pozwolić na pewien wątek poboczny, to poprosiłbym od razu. Jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym poruszyć, i on dotyczy Austrii. Austria to jest takie miękkie podbrzusze, które jest jeszcze bardziej dziurawe niż Niemcy, bardzo silnie i mocno spenetrowane przez rosyjskie służby, rosyjską agenturę. Przez to miękkie podbrzusze i silne powiązania gospodarcze i polityczne z Niemcami wykorzystuje się Austriaków do wpływania na Niemców. Tutaj największym przykładem jest chyba postać Jana Marsalka. Kim jest Jan Marsalek? Poza tym, że jest Austriakiem, no był on Wirecard, czyli firmy, która jest przyczyną i źródłem największego skandalu finansowego w historii Niemiec, prawda? Mamy budować wielką firmę, alternatywę dla konkurencji ze Stanów Zjednoczonych, dla PayPala, a okazało się, że nie tylko, że jest źle zarządzana i ma długi i źle przeprowadzona, ale jest drugie dno. Christo Grozne opublikował wspaniały artykuł w Szpiglu w zeszłym tygodniu, w którym okazuje się, że Marsalek od 2014 roku był na liście płac rosyjskich służb, co oznacza, że jedna z ważniejszych i kluczowych firm, przecież będąca też na niemieckiej giełdzie, czyli Wirecard,
była takim rozsadnikiem rosyjskich wpływów w niemieckim systemie gospodarczym, systemie finansowym. Prawda? I też, że ta historia ma drugie dno. Sam Marszałek oczywiście uciekł z Niemiec, nie stanął przed sądem. Najpierw udał się na Białoruś, do Mińska, a obecnie chyba przebywa w Rosji. Także to widać, Niemcy są relatywnie słabym państwem pod tym względem i mają jeszcze to miękkie poddusze słabość. Tak są mentorowane od strony austriackiej. To na samych szczytach, jak widać, ale też oddolnie, bo tam skrajna prawica austriacka, identytaryści coraz mocniej wpływają na to, co mówi AfD. Tutaj trzeba wymienić postać Michaela Zellnera, słynnego z wystąpienia w hotelu Adlon w Poczdamie, gdzie zaproponował deportację obywateli niemieckich, którzy mają pochodzenie migranckie, prawda? Czyli ewidentne złamanie zasad konstytucji, ustawy zasadniczej funkcjonującej w Republice Federalnej Niemiec. I Austriacy w ten sposób, poza tym, że mają oczywiście lepszą sytuację finansową niż ich odpowiednicy w Niemczech, no wpływają także i na dyskurs w Niemczech. I to wszystko jest z tego południowego kierunku wpływa. Tak widać, że Rosjanie są bardzo czynni na tym froncie reńskim, froncie nad Łabą. I starają się lewarować i wykorzystywać wszystkie swoje przewagi, swoich agentów wpływu i wszystkie kontakty, które budowali przez lata. Pytanie, jakie trzeba zadać, czy to jeszcze jest tak silna sieć, jak była 10 czy 15 lat temu, czy teraz obecnie się wykrusza i Rosjanie po prostu spalają swoje jedyne atuty, jakie mają w Niemczech. Tak? No, tego nie wiem, trudno to ocenić. Dowiemy się tego pewnie po latach, tak? Po dekadzie, może jakichś badań, analiz, dociekań. No, zobaczymy, tak? Więc tu jest to słabość. Także podsumowując to pytanie, króciutko, no to tak jak powiedziałem na początku, są kwestie systemowe, długofalowe, są ewidentne próby wpływania przez Rosjan na Niemcy, na niemiecką opinię publiczną, na niemieckie elity i polityków. No i z drugiej strony mamy samą osobowość kanclerza, tak? Która stanowi pewien problem, wyzwanie w Niemczech, zwłaszcza, że jest to kraj o dość słabej kulturze strategicznej. Właśnie wspomniał Pan o tej no, gigantycznej aferze związanej z Wirecard. Właśnie w ogóle ta postać Jana Marsalka jest o tyle ciekawa, że Wall Street Journal również donosi ostatnio na jego temat, że tak naprawdę jest to człowiek, który ma zarządzać aktywami po Jewgeniju Prigożynie. I właśnie w tej drodze na Filipiny w poszukiwaniu zaginionych 2 miliardów dolarów udał się przez Mińsk do Moskwy. Także, no tak, te Byłby to wpływy, rzeczywiście niebywały skandal, tak. gdyby były potwierdzone informacje, że pieniądze wyprane z Wirecard służyły do finansowania prywatnych grup militarnych, prawda, służących Rosji. To ewidentnie, to jest ogromny skandal. Ja dorzucę jeszcze jedną kwestię, bo kilka dni temu pojawił się również komunikat na temat raportu Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji poświęcony AfD. Poświęcony AfD i związany z rozszerzony właściwie o taki dodatkowy punkt dotyczący stosunków z Rosją. My na razie szczegółów tego raportu nie znamy, bo nie został on opublikowany. Ale no, w tym momencie trzeba na pewno dodać to, co powiedział między innymi szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, który powiedział wprost, że uważa, że partia stale przesuwa się w stronę skrajnej prawicy. No i zakwalifikowanie sprawy AfD zostało jako podejrzanej, która może przyczyniać się do penetracji niemieckiej sceny politycznej przez zagraniczne służby. Bardzo ciekawa kwestia jest również w Saksonii, Turyngii, gdzie landowe oddziały AfD zostały sklasyfikowane jako potwierdzeni prawicowi ekstremiści. A pan mówił przedtem o AfD jako rosnącej w sile i zdobywającej coraz większe poparcie partii na niemieckiej scenie politycznej. Proszę powiedzieć, jak to się ma do tych sympatii, do dotychczasowych sympatii politycznych wyrażanych przez Niemców? Zacznę od uwagi natury ogólnej, to znaczy tego, jak skonstruowany jest niemiecki system polityczny, bo to jest w tym kontekście bardzo ważne.
Bardzo trudno jest nowej partii zdobyć władzę na szczeblu federalnym, bo tak jest skonstruowany niemiecki system polityczny. Tak to wymyślili alianci po II wojnie światowej, żeby nie dopuścić właśnie sił skrajnych do rządzenia w Niemczech. Więc zanim w ogóle AfD może będzie mogła myśleć o jakimkolwiek wpływie na rządzenie w Niemczech na szczeblu federalnym, musi właśnie zacząć zdobywać przyczółki regionalne. Musi mieć swoich burmistrzów w miastach, musi przejmować gminy, musi zacząć rządzić w landach, w poszczególnych krajach związkowych i dopiero potem, a to jest droga, bardzo długa droga i rozpisana na lata. I pytanie jest takie, czy AfD w ogóle ma potencjał, jest w stanie wygenerować z siebie taki potencjał, żeby móc rządzić. No, moim zdaniem obecnie nie. Widać też, że jest spadek popularności, spadek poparcia dla AfD po tych dużych protestach, które przetoczyły się przez Niemcy w kontrze właśnie dla rosnącego poparcia do AfD, które, jak przypomnijmy, przekraczało 20% momentami. Prawda? No to osiągnęli pewien pułap. Wydaje się, że na ten czas to jest szklany sufit, nie mogą go przebić. Niemniej jednak w niektórych landach, w niektórych regionach są coraz silniejsi. Tu wspomniałem o Turyngii, gdzie jest szansa na to, że uda im się rządzić. I tu jest o tyle ciekawe, bo wspomnieliśmy o Federalnym Urzędzie Ochrony Konstytucji, tak? Czy takiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Niemiec, no ale przecież były dyrektor tej instytucji, Hans Georg Maaßen, szef cywilnego kontrwywiadu, zakłada swoją własną partię, Unię Wartości, Werte Union, i właśnie w Turyngii przymierza się do niczego innego, tylko do przekroczenia progu wyborczego i współrządzenia z niekim innym, tylko z AfD w Turyngii, tak? Więc jest sukces Maaßena, sukces tej małej partii, jeżeli uda mu się przekroczyć próg wyborczy, to jest na razie niepewne, no bo jest tak, balansuje na granicy, jest błąd statystyczny, trudno powiedzieć, jak to się rozwinie, umożliwi przejęcie AfD władzy w pierwszym niemieckim Landzie, czyli w Turyngii. I jeśli chodzi o szczegółów raportu wspomnianego przez panią, nie znamy, no ale jestem szczerze przekonany, że dotyczy to także tych kwestii Austria powiązania. Ja bym chciał rozwinąć ten kierunek, bo jest bardzo ciekawy. W Austrii partia skrajnie prawicowa FPÖ to nie jest partia, która przebija 20%, to jest partia, która jest pierwsza w sondażach, ma 30-33%. Myśli o rządzeniu Austrią, a wybory, przypomnę, są w tym roku na jesieni w Austrii, to właśnie austriacka skrajna prawica dotuje, finansuje szerokimi strumieniami jeszcze bardziej radykalne odłamy. Obecny lider FPÖ Herbert Kickl jest większym radykałem niż jego poprzednicy, zwłaszcza Norbert Hofer, który prezentował był bardziej z centrum, dążył ku centrum, jest jeszcze bardziej radykalny niż Heinz Christian Strache, który pamiętnie sławie po aferze z Ibizie, a z kim on tam rozmawiał? No, z rzekomymi przedstawicielami rosyjskich właśnie oligarchów. Tak? FPÖ jest też pierwszą partią europejską, która podpisała umowę o współpracy z Jedną Rosją, czyli partią Władimira Putina, to był 2016 rok. Bardzo silnie spenetrowana przez Rosjan. Od roku czy półtora możemy zaobserwować intensyfikację kontaktów i współpracy na linii FPÖ-AfD. AfD bardzo by chciała zreplikować sukcesy, które osiąga Wolnościowa Partia Austrii, właśnie Wolnościowa Partia Austrii w Alpejskiej Republice. Na razie nie do końca to wychodzi, ale ewidentnie widać to także ten przechył w coraz bardziej radykalną stronę. Przepycha się to okno Overtona jeszcze bardziej na prawo. No i tu się pojawiają ideolodzy, tak, Austriacy, wspomniany Zellner już, tak, z tym jego ideą reemigracji, czy inni. To zaprasza się ich na wykłady, to próbuje się ich zaprosić nawet do Bundestagu, jedni i drudzy występują na zjazdach partyjnych. I to jest przemyślana, moim zdaniem to jest przemyślana polityka. Nie wykluczałbym inspiracji w tym, żeby w tą stronę to szło, bo ewidentnie jest to jakiś zamysł polityczny, jakiś bardziej długotrwały plan. Także nie, w ogóle nie dziwi mnie to i nie zaskakuje, że poszczególne AfD, poszczególne politycy, zwłaszcza Björn Höcke, są pod czujnym okiem niemieckiego kontrwywiadu i są klasyfikowani jako zagrożenie coraz bardziej ekstremistyczne. No, swego czasu o wyjątkowo
wyjątkowo bliskich, ciepłych relacjach pomiędzy Rosją a Austrią świadczyła obecność Władimira Putina na ślubie byłej szefowej MSZ Kari Nejc, która przeniosła się do Moskwy, mieszka obecnie w Rosji. Świat obiegły obrazki tańczącego z nią Putina podczas jej wesela. Ale bardzo ciekawa kwestia również, jeśli chodzi o Austria, nawiążę do tego wątku, o który pan mówi, bo jest na stole temat zerwania kontraktu gazowego z Rosją. Bardzo niedawno, kilka dni temu, austriacka minister energetyki ogłosiła taki plan zerwania kontraktów na dostawy gazu pomiędzy OMV austriackim a rosyjskim Gazpromem. Tylko że, co ciekawe, wydarzyło się to już po tym, jak świat obiegła informacja o tym, że austriacki eksport energii wzrósł i to w znaczącej mierze dzięki Rosji. Więc tutaj będziemy tę sprawę obserwować. Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda o tym z panem doktorem porozmawiać. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tego wątku, od którego zaczęliśmy, czyli od tej penetracji wywiadowczej Niemiec, bo wywiad rosyjski czy wpływy rosyjskie w partiach politycznych to jedno, ale dzisiaj my mówimy o kwestii sprzed kilku dni na temat penetracji wojska. I chciałam pana zapytać o Bundeswehr w tym momencie, bo czytam sobie taki artykuł w Die Welt związany z wypowiedzią głównego inspektora Bundeswehry, Karstana Breuera, który mówi, że Bundeswehra będzie gotowa do walki, osiągnie pełną gotowość w ciągu 5 lat, bo wtedy można spodziewać się wojny w Europie. No, my takie zapowiedzi na temat Bundeswehry słyszymy już od wielu lat. Słyszeliśmy je także przy okazji Zeitenwende, przemówienia kanclerza Scholza. No i pytanie w takim razie, panie doktorze, co z tą Bundeswehrą się dzieje obecnie? Bo no, po Zeitenwende i tym zastrzyku finansowym, który miał być przekazany Bundeswehrze, pozostał jakiś ślad jeszcze w armii? Niemiecka Bundeswehra jest w bardzo złym stanie. Nie odkrywam tutaj żadnej Ameryki. I zawsze to właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej padało ofiarą wszelkich możliwych cięć budżetowych przez lata. Przypomnijmy, że takim jedną z naczelnych idei, to co profesor Marcin Piątkowski nazywa fiskalną anoreksją, było zaciskanie pasa, żeby utrzymać zbilansowany budżet, tak zwany schwarze null, czyli czarne zero, a nawet wypracowywano nadwyżki budżetowe. I to się odbywało kosztem inwestycji i kosztem utrzymania jakichkolwiek zdolności bojowych w niemieckiej armii. Ogłoszone przez kanclerz Scholza podczas słynnego przemówienia na 27 lutego 2020 roku o Zeitenwende, gdzie ogłosił fundusz 100-miliardowy na poprawę sytuacji w armii, no, należy go traktować jako próbę przywrócenia jakiejkolwiek sprawności, funkcjonalności części niemieckiej armii. Widzimy, jak dużym problemem było skompletowanie jednostki, która ma być częścią szpicy natowskiej, szybkiego reagowania, prawda, która została wypracowana po tej pierwszej agresji rosyjskiej na Krym, prawda, i na Donbas. Natomiast, i to tu ogromne problemy, widzimy, jak trudne jest dla Niemiec skompletowanie brygady, która ma stacjonować w Litwie. Ciągle jest przesuwany ten termin i realizacja tego. Co gorsza, te fundusze z Sondervermögen, czyli tych specjalnego funduszu ogłoszonego podczas Zeitenwende, te 100 miliardów, one w dużej mierze idą na modernizację sił lotniczych, na zakup samolotów F-35, tylko po to, żeby Niemcy utrzymały zdolność do przenoszenia broni jądrowej, co z kolei pozwala im na uczestnictwo w natowskim programie Nuclear Sharing. I to tego dotyczy. I wydaje się, że ponad 1/3 czy 40% tego funduszu ma właśnie trafić tylko i wyłącznie na ten jeden cel. A to oznacza, że pozostałe 60 miliardów to są po prostu niewystarczające środki do tego, żeby przywrócić Bundeswehrę do jakiegokolwiek stanu
używalności. I dla porównania chciałbym pokazać tylko, że sąsiad zachodni Niemiec, czyli Francja, bez wielkiej pompy, bez wielkich przemówień, bez określenia Zeitenwende, przeznacza na modernizację swoich sił zbrojnych i rozbudowę sił zbrojnych oraz mocy produkcyjnych nie 100 miliardów, tylko prawie 440 miliardów do 2030 roku. Czyli w ciągu 6 lat wydadzą ponad 4,5-krotność tego, co Niemcy chcą wydać. Tak, to tylko pokazuje pewną skalę, prawda, myślenia i słabość hard power niemieckiej. Tak? Już teraz w takich wydatkach nominalnych wręcz Polska to już jest połowa tego, co Niemcy wydają na armię. Wydajemy 30, dochodzimy do takich kwot, tylko że no, per capita my jesteśmy w stanie, czy z parytetem siły nabywczej Polska jest w stanie więcej kupić. Tak, nasz żołnierz jest troszeczkę tańszy niż niemiecki, bo z samego powodu wysokości wynagrodzeń i tym podobnych, prawda? Czy produkcja jest u nas tańsza? Także to, że Niemcy wydają więcej niż Polska, nie będzie się przekładać na jakiś radykalny wzrost niemieckiej siły. I tutaj jestem bardzo sceptyczny co do tych terminów podanych przez Niemcy, ponieważ skala wieloletnich, sięgających 2 dekad, czy nawet więcej, zaniedbań jest tak ogromna, i braki sprzętowe, braki zapasów, braki amunicji są tak duże, że ten Sondervermögen nie wystarczą na to, żeby te zaniedbania nadrobić. I po prostu nie wierzę w to, że Niemcy są w stanie dotrzymać terminów, i obecnie składają. Tutaj bardziej bym się zwracał w kierunku Francji, tak? Jednocześnie nie zgadzając się z panem redaktorem naczelnym Radziejewskim, który w swoich live'ach krytykuje ostatnio Francję. Ja bym jednak tak ostro nie, że to jednak jest poważne państwo posiadające kulturę strategiczną w przeciwieństwie do Niemiec. No tak, no tutaj rzeczywiście bardzo skrajne opinie pojawiły się po tej ostatniej wypowiedzi prezydenta Macrona po szczycie głów państw europejskich, ale także z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Kanady, właśnie na temat komunikatu z pałacu Elizejskiego, który dotarł do nas. Mówi się, że Emmanuel Macron powiedział to, co powiedział w imię strategicznej dwuznaczności. Tak. Z tym, że wydaje się, że właściwie nie pozostał po tym komunikacie z niczym więcej niż ta strategiczna dwuznaczność, bo bardzo wielu szefów państw odcięło się od tego, co prezydent Francji powiedział. Dementowano te jego stwierdzenia, że niewykluczone jest wysłanie wojsk NATO na Ukrainę. No i między innymi zdementował to kanclerz Scholz. Ale mimo wszystko lekki niesmak pozostał chyba, bo kanclerz Scholz i niemiecki rząd zostali postawieni w dosyć niekomfortowej sytuacji, nie sądzi pan po tych słowach? Czy ja, dla Scholza to nie jest problem, to jest tylko sytuacja, w której on może zapunktować, mówiąc, że nie, spokojnie, my tutaj wszystko, nie będziemy narażać niemieckich chłopców i wysyłać ich na wschód, prawda? No to może, jeżeli zobaczymy tylko sytuację wewnętrzną, to może tylko zapunktować. Jeżeli patrzymy na sytuację międzynarodową, no to już jest gorzej, tak? Bo Niemcy wykazują się brakiem przywództwa. No, Macron, czy się ośmieszy, czy nie, czy to jest kwestia otwarta. Ja jestem mniej krytyczny w ocenie tego, co zrobił, jednak wyszedł przed szereg. I też to nie jest tak, że wszyscy się odcinają od jego słów, ponieważ z tego, co wiemy, jest kilka państw, nienazwanych, szereg państw, które wzięłyby udział w takim przedsięwzięciu. Więc tutaj kwestia pozostaje otwarta. No i właśnie, pytanie o tą strategiczną dwuznaczność, strategiczną niepewność. No, to jest pytanie, czy Francja nie wchodzi na wyższy szczebel. Na razie to są słowa, zobaczymy, jak będą czyny. Tylko że Francja jednak ma czym poprzeć, ma siłę, która za tymi słowami stoi. Warto przypomnieć kilka incydentów. Jeżeli Rosjanie testowali coraz bardziej Estonię, czy przestrzeń powietrzną, to reakcja Francuzów była bardzo szybka. Tak? Tam potrafi się w przeciągu kilku godzin pojawić brygada desantowa, prawda, zrzuconych na spadochronach czy lądujących na estońskich lotniskach. Reakcja była błyskawiczna. Widzimy też zaognienie na linii Francja-Rosja. Czy to chodzi o kwestię Afryki? Sami Francuzi rozpychają się w tak zwanej tradycyjnej Rosji wpływów. Okropne określenie, bo oczywiście nie,
to takie bardzo imperialne, rozpycha się w Armenii, rozpycha się w Azji Środkowej, w Kazachstanie, prawda, czy innych państwach, w Mongolii, i zaczyna grać na troszeczkę wyższym poziomie, tak, zarówno Rosja, jak i Francja. I to sam fakt, że Rosja i Francja zaczynają być na kursie kolizyjnym, to jest dla nas, z naszej polskiej perspektywy, coś dobrego, tak? Bo wreszcie możemy zacząć przyciągać Francuzów na naszą stronę, przekonywać ich do naszych racji, a nasze interesy coraz bardziej się uwspólniają. Tak? Więc to też wydaje się, że nieprzypadkowo, że nowy polski rząd dość szybko wyruszył w kierunku na Cekwanę z wizytami dyplomatycznymi, prawda? I także rozmowy o nowej formie, czy ożywieniu Trójkąta Weimarskiego i tym podobne, czy spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, które właśnie się odbyły w Paryżu, no jednak sygnalizują, że jest pewna potrzeba, tak? Nowych kontaktów, nowego otwarcia na linii Warszawa-Paryż. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo tak jak za słowami muszą iść czyny, więc patrzmy uważnie, co robi Francja, bo być może się okazać, że tą strategiczną dwuznaczność i niepewność Francuzi są w stanie z siebie wygenerować. Ale bardzo, bardzo ciekawy jest też fakt tego, że Niemców i też europejskich przywódców nieco przywołała ostatnio do porządku premier Danii, Mette Frederiksen, podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, mówiąc, że no, jest jej bardzo przykro, że amunicja w Europie nadal jest, a nie jest ona przekazywana Ukrainie, nawiązując tym samym do bardzo częstych argumentów podnoszonych przez europejskich przywódców, że no, nie jesteśmy w stanie wyprodukować tyle amunicji, nie mamy jej po prostu w Europie, żeby zapewnić jej tyle Ukrainie, ile Ukraina rzeczywiście potrzebuje. No i później dzieje się ciekawa rzecz, bo Frederiksen i kanclerz Niemiec odwiedzają Rheinmetall. Tam pada wiadomość, że wkrótce ma otworzyć się nowy zakład produkcji amunicji artyleryjskiej, gdzie ma być produkowanych do 200 tysięcy pocisków rocznie. I to jest tylko jeden z takich przykładów, bo też wczoraj pojawiła się informacja, że Niemcy przyłączają się do takiej europejskiej koalicji pod egidą czeską, tak, dostarczenia 800 tysięcy pocisków Ukrainie. Ale zastanawiam się, czy to też nie są kolejne takie działania już po fakcie, czy to nie jest tak, że inicjatywę obecnie w Europie przejmują rzeczywiście te mniejsze kraje, które rzeczywiście czują zagrożenie ze strony Rosji, być może nie mniej niż Niemcy, tylko że wciąż w Niemczech panuje taka inercja, tak? Taki strach przed działaniem, strach przed podjęciem rzeczywiście odważnych kroków. No i właśnie kończy się to tak, że prezydent Macron być może zdecydował się wziąć sprawy w swoje ręce. Teraz coś pozytywnego o Niemczech, to znaczy jest to państwo, które jest w stanie wyprodukować najwięcej amunicji na świecie obecnie, tak? Ma taki potencjał przynajmniej, ma ogromny przemysł zbrojeniowy, jeden z chyba piąty pod względem sprzedaży na świecie i potencjalne moce produkcyjne są ogromne. Pytanie jest tylko, dlaczego tej produkcji nie zwiększono, nie zintensyfikowano jej już w 2022 roku, tak? Tu zabrakło woli politycznej. Znaczy, tak? Tu się okazuje kolejny raz wracamy do tego, że jest słabość strategiczna Niemiec, tak? Czy brak jakiegokolwiek myślenia strategicznego, brak kultury strategicznej po prostu wychodzi w momentach kryzysowych. Natomiast no, Rheinmetall, potężna firma, jest w stanie wyprodukować przecież więcej pocisków artyleryjskich niż Polska, tak? Przez cały rok. Jeden zakład produkcyjny Rheinmetallu, przecież 200 tysięcy spokojnie łusek może produkować, no i mówi się o rozszerzeniu. Tylko pytanie jest takie, czy to już chyba nie zdąży zmienić sytuacji na Ukrainie, natomiast zdąży wzmocnić obronność Europy, obronność państw NATO. I NATO, to Niemcy mają bardzo kupieckie podejście, tak, do tych spraw. I widać, że to są kupcy zamożni, którzy są w stanie tę amunicję kupować i NATO liczy Rheinmetall, zwłaszcza, że na przykład sama Polska, tak, ma ambitne plany, żeby mieć milion
około 1 milion czy 800 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich do końca obecnej dekady, tak? Ktoś to musi wyprodukować. No i ewidentnie jest to ogromny tort do podziału i tutaj Niemcy mają dużo do zaoferowania państwom europejskim. I w takim kontekście, bardziej merkantylnym, niestety, tak, bardziej kupieckim bym to rozpatrywał. Co w takim razie z osią Waszyngton-Berlin? Czy ona dalej trwa? Rzeczywiście, bo mówił Pan wcześniej o tym, że Niemcy uczepiły się tej amerykańskiej spódnicy i nie robią właściwie żadnych takich odważniejszych ruchów bez porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi bądź po Stanach Zjednoczonych, jak już szersza koalicja uformuje się na przykład do przekazania danego sprzętu Ukrainie. No ale my przez jakiś czas słyszeliśmy i też w Nowej Konfederacji mówiliśmy o tym, że no, Waszyngton wybrał czy to Wielką Brytanię, czy Berlin na takich operatorów swojej polityki w Europie. No i pytanie w takim razie, czy w obliczu słabości Joe Bidena, tego, że nie jest w stanie przeforsować kolejnej transzy pomocowej dla Ukrainy w kongresie, wobec tak mało odważnych kroków ze strony kanclerza Scholza i właściwie tego takiego aż nadto pacyfistycznego podejścia, tak, do kreowania się na tego gołębia pokoju w Europie. Czy ta oś Berlin-Waszyngton to jest jeszcze coś, co trwa? No, kanclerz Scholz był niedawno w Stanach Zjednoczonych przecież. Jak najbardziej trwa. To wydaje się, że ta bezczynność Niemiec jest funkcją bezwładu Stanów Zjednoczonych, które wpadły w pewien polityczny klincz, z którego nie są w stanie obecnie wyjść. I tak bym to widział. Tak bym to widział. No, chciałbym też jeszcze zauważyć na pewien ciekawy głos. No, ponownie wracam do Austrii, prawda? Austria jest państwem neutralnym, może sobie pozwolić na więcej. No i jeżeli Scholz mówi o tym, że boi się ryzyka eskalacji, żeby nie pozwoli, żeby te niemieckie rakiety leciały na rosyjskie terytorium i tak dalej, no to wtedy kanclerz Austrii Karlnehammer mówi, prawda, że no, rozmowy pokojowe będą musiały się odbyć z Władimirem Putinem i tak dalej, prawda? On tam prezentuje znacznie większą otwartość na te. I w Niemczech mówi się, że to Ukraina zdecyduje o tym, kiedy chce zakończyć wojnę i w jaki sposób, no to prawda, Austriacy idą o krok dalej, tak? I mówią to, czego w Niemczech powiedzieć jeszcze nie można, tak? I są tutaj lodołamaczami, jeżeli chodzi o pewne narracje, tak? To w ten sposób to widział. Więc jak najbardziej ta oś waszyngtońsko-berlińska trwa w najlepsze. I w tym także upatrywałbym przebudzenia francuskiego, tak? Widząc tą inercję, Francuzi dostrzegają pewne okno możliwości i już się gotują do działania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo każde osłabienie amerykańskiej obecności, nawet nie chodzi tylko o to, że zmniejszona jest liczba żołnierzy amerykańskich w Europie, tylko jest brak woli politycznej. Brak woli politycznej ze strony Zjednoczonych już samo to powoduje, że sił ulega przetasowaniu. No, będziemy wracać chyba do jakiegoś kontekstu, tak? Gdzie musieli pogłębić studia nad XVIII wiekiem w tego, jak układała się między sobą. No, obecny stan jest takiego parasola ochronnego, jakie jest Zjednoczone nad Europą rozciągają. I w przypadku, jeżeli zmniejszał, a nie będzie woli politycznej, żeby do jego użycia, no to czekają nas bardzo ciekawe czasy, tak, politologów i analityków zajmujących się stosunkami międzynarodowymi. No, w moim przekonaniu idziemy właśnie w taki nowy początek europejski. Jaki on będzie, trudno powiedzieć, ale będzie on przypominał w jakimś stopniu zapewne jakiś taki starszy koncept mocarstw. Dobrze by było, żeby Polska tym razem była przy stole, prawda, a nie przy statku. A może, panie doktorze, relacje francusko-niemieckie ociepli znacznie powrót Donalda Trumpa do władzy? Ja tutaj też natknęłam się na taki artykuł, wywiad z Michelem Linkiem, koordynatorem do spraw współpracy transatlantyckiej, który no, nawołuje wręcz do tego, żeby szykować się aktywnie na powrót Donalda Trumpa do władzy, między innymi poprzez wzmacnianie tego europejskiego komponentu w ramach NATO. Myśli pan, że Donald Trump pogodzi Scholza i Macrona?
Znaczy tam wydaje się, że nie, ponieważ te rozbieżności pomiędzy sami rosną. Z każdym kolejnym miesiącem jest to coraz bardziej widoczne. W zeszłym roku przecież nie odbyły się nawet konsultacje międzyrządowe. One zostały przesunięte na kilka miesięcy później. Tak dużo było tych zgrzytów, tak dużo było kości niezgody. Czy jest w stanie połączyć? No, wydaje się, że jest w stanie połączyć w taki sposób, że Trump osiągnie taki sukces, że Europejczycy zaczną wreszcie na poważnie brać kwestie swojego bezpieczeństwa i sami będą łożyć na swoje uzbrojenie, sami będą rozwijać swoje siły zbrojne. Tylko pytanie jest takie, czy takie długofalowe, czy Stany rzeczywiście tego chcą, czy rzeczywiście będą chcieli Europy, która jest samodzielna, prawda? Do jakiego poziomu Stany będą w stanie zaakceptować tą zwiększoną europejską aktywność w dziedzinie obronności, ale będą pewnie pilnować, żeby ona nie dotarła do poziomu wymarzonej przez Francuzów autonomii strategicznej, prawda? To jest pytanie, czy uda się Amerykanom to i Trumpowi, mało przecież subtelnemu w tych kwestiach, uda się osiągnąć ten balans, bo moje założenie, wydaje się, że to jest racjonalne, jest takie, że taką politykę Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa prowadzić będą. No i czy to zbliży Niemcy i Francję? No są pewne punkty wspólne oczywiście, tak jak już wspomniałem, te gospodarcze. No, Niemcy są w stanie naprawdę uzbroić, niemiecki przemysł jest w stanie, jeżeli zwiększy tylko swoje moce produkcyjne, jeżeli znajdą się to europejskie środki. A już o tym słyszymy przecież, że ma być pierwszy fundusz. Na razie niewielkie kwoty tam padają, bo to śmieszne, bym powiedział, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie. No, ale z drugiej strony już padają pomysły, żeby stworzyć taki fundusz, jak ten covidowy, prawda? Dodatkowy fundusz, który miałby służyć wzmocnieniu europejskiej obronności. No i oczywiście zdecydowanymi największymi beneficjentami zawsze będą w Europie Niemcy i Francja, tak jak było z subsydiami covidowymi, tak 53% trafiło do Niemiec, 24% do Francji, tak? Czyli łącznie prawie 80% zostało skonsumowane przez dwa europejskie państwa i wydaje się, że w przypadku takiego funduszu obronnościowego byłoby podobnie, tylko z zyskiem dla Francji i Niemiec. I to w pewnym sensie może połączyć ten interes, połączy te dwa państwa, ale nie zlikwiduje tych wszystkich różnic i tarć, które istnieją na linii Berlin-Paryż. Tak. I jeszcze tutaj oczywiście rozmawiając o Niemczech i o sytuacji wewnętrznej w Niemczech, ale też sytuacji międzynarodowej, no nie sposób nie spojrzeć na niemiecką gospodarkę. On ostatnio dla Nowej Konfederacji przygotował świetny artykuł dotyczący tej zadyszki gospodarczej Niemiec, którą w tym momencie Niemcy przeżywają. Na przykład też Bartosz Dudek z polskiego wydania Deutsche Welle mówi o tym, że czas prosperity się kończy dla Niemiec. Między innymi poprzez to, że Niemcy nie wytrzymują konkurencji z Chinami. Między innymi poprzez bańkę na rynku nieruchomości. No i takie generalne spowolnienie gospodarki. No i to w takim razie rodzi pytania znów o przywództwo Niemiec w Europie. Czy Niemcy wytrzymają to po prostu finansowo? No, przez lata spoglądaliśmy na Niemcy jako taki motor napędowy Unii Europejskiej, największą gospodarkę, najprężniejszą gospodarkę. Stawialiśmy sobie ją za wzór. A co teraz? Co się dzieje obecnie w Niemczech? Mam nadzieję, że zdaję sobie pani sprawę, że tym pytaniem otworzyła puszkę Pandory, bo to jest kwestie polityki gospodarczej niemieckiej, to są właśnie rzeczy, którymi się zajmuję w Instytucie Zachodnim. Także proszę się przygotować na troszeczkę dłuższą wypowiedź. Bardzo chętnie, bardzo proszę. To tak, Niemcy są w kryzysie, są w recesji, produkcja przemysłowa spada kolejne 7 miesięcy z rzędu. Perspektywy długofalowe nie malują się w kolorowych barwach. Mamy problem z innowacyjnością, mamy problem z inwestycjami w tych innowacji. Najlepsze niemieckie startupy powstały pod koniec XIX wieku, podczas tak zwanego Gründerzeit, czyli czasu przedsiębiorców, czasu założycieli. Prawda? I to jest pewne wyzwanie. A jednocześnie ta mająca trudności, mająca zadyszkę, niemiecka gospodarka staje się trzecią na świecie. Prawda? Więc przeskoczyć Japonię. Niemcy jednak nie zwijają się tak, jeszcze nie jest takie zwijanie się. To jest bardzo silna gospodarka o potężnej bazie przemysłowej,
tak zwanych ukrytych czempionach, o sile niemieckiej gospodarki, stanowi tak zwany Mittelstand. Są takie firmy średniego rozmiaru, które są ukrytymi czempionami, bez których nie da się stworzyć jakiejś maszynerii, ponieważ mają do perfekcji opanowane produkcje, dajmy na takich, nie wiem, nierdzewnych złączy używanych na platformach wiertniczych na Morzu Północnym czy innych, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tych firm są setki. I trudno będzie tutaj pokonać Niemcy w tym względzie. Niemcy też no, wcale nie mają finansowej zadyszki. To jest państwo, które jest w stanie zmobilizować ogromne środki finansowe, co bardzo dobrze pokazał przykład COVID-u, prawda? Czy tarcz przeciwko wzrostom cen energii, tak, wywołanych właśnie rosyjską inwazją. No to są ogromne środki, znacznie wyższe niż te Sonderfirmy na zbrojenia, tak? Bo to mówimy o kwotach, o wielokrotnościach przecież, tak? 200 miliardów czy jeszcze więcej euro. Więc Niemcy wbrew pozorom mają ogromny potencjał. Oczywiście tak, ich firmy tracą, są coraz mniej konkurencyjne, tracą kolejne rynki zbytu, no ale też mają bardzo duży potencjał, żeby się w tym nowym porządku, w nowych łańcuchach wartości całkiem wygodnie i dobrze umościć. To znaczy, że zejdą na tej drabinie o szczebel niżej, jeżeli chodzi o łańcuchy wartości, to cały czas będą wysoko. To cały czas Niemcy będą partnerami chińskich gigantów produkujących samochody elektryczne. To Niemcy będą partnerem Microsoftu, Niemcy partnerem Intela w produkcji półprzewodników, jeżeli nie są sobie sami wygenerować. Niemcy zresztą też mają swoją własną firmę produkującą mikrochipy. No, Infineon jest niewielki w skali globalnej, no, ale jednak jest, prawda? Więc to jest właśnie to państwo, które ma na tyle zasobów i ma na tyle know-how gospodarczego, żeby bardzo wygodnie w tym nowym, zmieniającym się świecie, gdzie dominacja będzie czy to w Stanach, czy na rynkach azjatyckich i będzie z tego korzystać, będzie z tego korzystać, będzie najsilniejszym ogniwem gospodarki europejskiej, pomimo tych trudności, które obecnie obserwujemy. Nawet bez jakiejś zmiany czy rewolucji w dziedzinie cyfryzacji, pewnej stagnacji, Niemcy będą cały czas bardzo znaczącą i ważną gospodarką światową, tak? Mówimy nie tylko o Europie, tylko już patrząc globalnie, nawet jeżeli troszeczkę na tym znaczeniu stracą. To nie będzie wielki, spektakularny upadek. Wręcz przeciwnie, uważam, że Niemcy zdołają w jakiś sposób utrzymać swoją pozycję w tych globalnych łańcuchach wartości. Po prostu one będą troszeczkę inne, będą przedefiniowane, będą jednak większość, czy te najważniejsze punkty generowania marży, tak, będą już nie w Niemczech, tak, w Dolinie Krzemowej, czy będą w chińskim Shenzhen, ale jednak Niemcy będą całkiem wygodnie i będą korzystać z tego nowego rozdania na geoekonomicznej mapie świata. A Chińczycy wykorzystali trochę Niemcy i ich wzrost gospodarczy do tej pory. Ja też pytam pod kątem przejmowania pewnych biznesów w Berlinie, w Niemczech przez Chińczyków. Ostatnio bardzo ciekawa informacja o przejęciu takiego biznesu związanego z produkcją turbin gazowych takiej firmy z grupy Volkswagena. Co ciekawe, odmówiono informacji na ten temat posłowi Norbertowi Rüttgenowi w związku z tajemnicą handlową. No ale zdaje się, że to nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy Chińczycy przyjmują jakiś kawałek tortu w Niemczech. Bardziej bym zwrócił uwagę na to, czy ta perła w niemieckiej gospodarce koronie, czyli przemysł samochodowy, jak on układa sobie relacje biznesowe z Chinami. No jednak pomimo tego, że Niemcy chciałyby, czy minister gospodarki, tak, Robert Habeck, wywodzący się z Partii Zielonych, on by chciał de-riskingu z Chinami, zmniejszenia zaangażowania niemieckich firm na tamtym rynku, większej dywersyfikacji, tak, czy większej inwestycji w Indiach, większej inwestycji w Wietnamie i tym podobnych państwach, czy Indonezji, to jednak niemiecki biznes zupełnie inaczej to widzi, prawda? I wchodzi, przepraszam za wyrażenie, stara się wchodzić w Chiny jak dzik w paśnik, tak? I to jest, pytanie jest tylko takie, czy długofalowo, tak strategicznie myśląc, czy to się Niemcom opłaci. No na razie widać, że są pierwsze podchody do tego,
wspólnie zacząć produkować samochody, prawda, z jakiejś kooperacji niemiecko-chińskiej. No, zobaczmy, jak ogromna zmiana zaszła. Przecież w latach 70., kiedy chińska delegacja przyjechała do Europy w poszukiwaniu jakiejś firmy, która pomogłaby w ogóle zacząć jakąkolwiek produkcję samochodów w Niemczech, to zwrócili się do Volkswagena. Tylko anegdotę mogę powiedzieć, że oni po prostu przyszli do tej fabryki bez żadnej zapowiedzi. I nagle okazało się, że mają chińskiego ministra przemysłu u siebie w biurze, prawda, i trzeba było na szybko zorganizować spotkanie. I Volkswagen zaczął wtedy pierwsze linie produkcyjne. A teraz zupełnie inna sytuacja, gdzie to chińskie podmioty są dominujące, wyprzedzają już pod względem sprzedaży w końcu wreszcie Volkswagena na rynku chińskim. BYD bodajże wyprzedził w zeszłym roku pod względem wolumenu sprzedaży. I no, Chińczycy zaczynają też wchodzić na rynki europejskie, tak, tworząc bezpośrednie zagrożenie dla niemieckiego sektora automotive. Zobaczymy, jak to będzie rozwiązane na szczeblu europejskim, czy będą wprowadzane cła nowe, jak to się toczy, tak wydaje mi się, że w ten sposób Niemcy bronić swojego rynku europejskiego, no, bronić jednolitego rynku europejskiego, na którym mają bardzo silną pozycję, a odsłaniają się pewnie, jest pewna słabość strategiczna, tak, widać, że odsłaniają się i w dłuższej perspektywie może być tak, że chińskie firmy przeskoczą po prostu konkurencyjnością, będą tańsze i lepsze produkty oferować, i Niemcy będą musiały się do tego dostosować w jakiś sposób, tak aby przynajmniej mają na tyle środków, żeby amortyzować to trudne przejście, prawda? Czy szukać innych dziedzin. Tu mogę wymienić wodór, prawda? To jest jedna dziedzina, w której Niemcy próbują ucieczkę do przodu i stać się jak liderem w technologiach wodorowych i wyprzedzić całą inną konkurencję. No to wodór, trudna sprawa, prawda? Najmniejsza cząsteczka we wszechświecie przenika przez wszystko, co się trudno utrzymać, to wszystko bardzo drogie. Zobaczymy, czy im się to uda. Tak? No ale sam fakt, że są w stanie coś takiego wygenerować, pokazuje, że jeszcze mają ten potencjał. Tak? Podobnie ostatnio Deutsche Telekom próbuje coś zrobić na rynku telefonii, pokazując swój telefon z sztuczną inteligencją, prawda? Bez aplikacji, już tylko obsługiwany całkowicie przez sztuczną inteligencję. Także jest jeszcze siła gospodarcza w Berlinie i Niemcy nie powiedziały ostatniego słowa, pomimo tego, że no, długofalowo wydaje się, że tą pozycję na globalnych rynkach będą jednak tracić. Coś się zatem jeszcze w gospodarce niemieckiej tli, jak to powiedział pan doktor, jest nadzieja. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wyłonił się z niej, mam przynajmniej ja takie wrażenie, bardzo ciekawy obraz Niemiec, nieco odmienny od tego, co myśleliśmy sobie do tej pory o Niemczech, o niemieckiej gospodarce, o niemieckim przywództwie w Europie, chociaż być może dla wprawnych obserwatorów, dla wprawnych obserwatorów pewne jaskółki tego, co obecnie w Niemczech się dzieje, były widoczne już wcześniej. Niemniej jednak dziękuję panu serdecznie za tę opowieść o niemieckiej polityce. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać o wielu meandrach polityki dziejącej się nad Szprewą. A państwu również bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Gabriela Masztawiak, a dzisiaj miałam przyjemność rozmowy z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Studiów Politycznych PAN, analitykiem Instytutu Zachodniego. Dziękuję uprzejmie.